W tej chwili jesteśmy tak trochę na rozdrożu, bo pomimo tego, że ustawa kaucyjna została przyjęta w zeszłym roku, to stoimy teraz przed nowelą do niej. I duża część to jest pytanie, co ta nowela przyniesie, czyli to, jakie nowe pojawią się postanowienia. I to prowadzi mnie w taki prosty sposób do tego, czego nam brakuje z perspektywy branży technologicznej, prawda? Bo z jednej strony my, jako dostawca technologii, dostawca recyklomatów, jesteśmy gotowi i potrafimy dostarczyć maszyny, ale pytanie trochę brzmi, jakie maszyny, jak będą wyglądać standardy dla rynku kaucyjnego, czyli co musi się stać, żeby ci wszyscy interesariusze, czyli retail, wprowadzający, operatorzy, działali na tych samych zasadach i w związku z tym, żeby technologia była przygotowana do tych zasad. Więc z naszej perspektywy rzeczywiście takim wyzwaniem jest na pewno to, jak powinny wyglądać standardy dla zbiórki automatycznej, tak, żeby w najlepszy sposób wspierać właśnie zbiórkę w systemie kaucyjnym naszą technologią. Myślę, że szósta edycja kongresu wypadła znakomicie. To było bardzo ciekawe wydarzenie. Myślę, że najlepszym dowodem jest to, że podczas naszej dyskusji kaucyjnej, która była ostatnia i to wymagało trochę zaangażowania i zainteresowania ze strony widowni, wciąż było bardzo dużo ludzi na sali. Dyskusja była bardzo żywiołowa i poruszyliśmy też w ciągu dnia bardzo wiele interesujących tematów, prawda? Rozmawialiśmy o wyzwaniach, ale rozmawialiśmy o zmianach regulacyjnych, rozmawialiśmy o możliwościach. I myślę, że z tej perspektywy to jest niezwykle ważne wydarzenie i niezwykle istotne jest, żeby tworzyć takie platformy dialogu, gdzie możemy między sobą po prostu rozmawiać i znajdować rozwiązania, które właśnie wspierają poszczególne tematy istotne dla retailu.